Rok do roku. No to jest jeden z lepszych wyników w Europie. Mówi się we Włoszech o nowych biednych, o tym, że 600 tysięcy Hiszpanów może popaść w biedę w ciągu tego roku. No to jednak sytuacja Polaków i Polek w trakcie koronakryzysu jest troszkę inna. Wskazuje na to badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Polskiego Funduszu Rozwoju. Wynika z niego, że aż 71% Polaków pozytywnie ocenia sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego. Na pewno wirus dał się we znaki wszystkim, ale myślę, że idzie to ku dobremu, więc będzie dobrze. Idzie ku dobremu, moim zdaniem, po tym chwilowym spadku przez koronawirusa. Ja pracuję w branży budowlanej, więc wszystko zaczyna wracać do normy. Bracie się wszystko stabilizowało, jest bardzo dobrze. 58% ankietowanych twierdzi, że pandemia nie miała wpływu na zmianę ich sytuacji finansowej. Stoi w miejscu. Ani nie jest, ani się nie polepszył, ani nie poprawił. Na początku mieliśmy obawy, jeżeli chodzi o przetrwanie naszej firmy, ale jednak ta pomoc pomogła. Polacy obawiają się jednak drugiego uderzenia epidemii. Co czwarte badanych twierdzi, że nie wybiera się na wakacje. Ponad połowa Polaków, którzy planowali inwestycje w wakacje, przez remont mieszkania, na razie z nich zrezygnowała. Tak jest, wiadomo.